jaki jest zapach biblioteki? No przede wszystkim to zapach książek. W ogóle pamiętam bibliotekę jeszcze w starej siedzibie i tam naprawdę bardzo, bardzo specyficznie pachniało. Ja regularnie odwiedzałam tę bibliotekę. Pachniało tam tak, ponieważ była w piwnicy i ta dzisiejsza siedziba jest zupełnie, zupełnie inna. Dużo, dużo ładniejsza, ale pamiętam dobrze jeszcze tamtą starą z książkami w okładkach z szarego papieru i z napisanymi flamastrem numerami. Dzisiaj jest tam, jest w bibliotece zupełnie inaczej. Jest nowocześnie, jest jasno, kolorowo. Książki są tak obłożone, że dokładnie widać ich okładki, co jest w środku, system wypożyczania przez skanowanie, wszechobecne komputery. Może troszeczkę to odbiera charakteru takiej dawnej biblioteki, ale generalnie jest bardzo, bardzo przyjemne i miło się tam spędza czas. Więc zapach biblioteki to dla mnie ten zapach dawnej biblioteki i dzisiaj czasami jeszcze go znajduję w książkach z naszej biblioteki. Jak trafi się jakaś taka starsza książka, to tam można ten zapach odczuć. Biblioteka też kojarzy mi się z różnymi projektami, które realizowaliśmy tam z harcerzami. Przygotowywaliśmy m.in. turnieje gier planszowych, turnieje szachowe.